Dziś pogadamy o tym, dla kogo jest nowy smartwatch Huawei Watch GT4. I nie okaże się, że dziwnym trafem jest dla każdego, ale przy okazji opowiem Wam też o tym, dlaczego w końcu polubiłem się ze smartwatchami, mimo że przez lata wolałem chodzić w zwykłych zegarkach. W sumie teraz woleć to może też bym wolał, ale właśnie są zalety, które przeważają u mnie. Sponsorem materiału jest Huawei, więc to nie jest recenzja, ale i tak dowiecie się z niego paru wartościowych rzeczy i o tym zegarku, i o smartwatchach ogólnie, i o zdrowiu, szczęściu, pomyślności, a nawet jak nie, to będzie kilka głupich żartów. Pewnie nie wszyscy pamiętacie, ale tak 10-12 lat temu, jak w sklepach pojawiały się pierwsze smartwatche, to zazwyczaj producenci jeszcze nie do końca wiedzieli, po co ktokolwiek miałby to kupować, tylko robili, bo się dało. I niektóre miały wbudowane aparaty fotograficzne, jak z jakichś filmów szpiegowskich, a inne chwaliły się tym, że da się na nich zainstalować pełną wersję aplikacji Facebook, co mnie by skłoniło co najwyżej do sprawdzenia ich ognioodporności. A jeszcze inne miały się wyróżniać tym, że da się za ich pomocą obsługiwać zdalnie różne funkcje smartfonów. Ale moim zdaniem momentem przełomowym w historii inteligentnych zegarków był ten, w którym producenci skapnęli się, że to nie powinny być piloty do smartfonów, tylko piloty do ludzi. Ja w ostatnich miesiącach postanowiłem trochę o siebie zadbać, bo pracuję z domu, a po przeprowadzce wszystkie sklepy też mam w odległościach takich raczej samochodowych i najdłuższy spacer, jaki robię, mając taki serio cel w tym, to jest spacer z tego miejsca do lodówki. Wprawdzie to jest kawał drogi, bo nie przemyślałem tej lokalizacji i trzeba zejść po schodach, no ale krótko, aby temu zaradzić, próbowałem wszystkiego. Na przykład słyszałem taki mit, że jak się je lody, to się niby nie tyje, bo ciało zużywa energię do podgrzewania organizmu. I właśnie dlatego przez cały miesiąc żarłem tylko zimną, mrożoną pizzę, połamałem zęby i nie działa. Więc trochę mi się przytyło, sflaczałem, ale w końcu powiedziałem, że koniec tego. I chyba nawet widać efekty, bo ostatnio mi parę osób pisało, że dobrze wyglądam, cytuję, a frazę dobrze wyglądam wcześniej to słyszałem tylko w połączeniu z ty już nie jedz, bo i tak dobrze wyglądasz. Schudłem 8 kilo, nauczyłem się na siłowni podnosić rzeczy cięższe niż siatki z zakupami pełnym mrożonej pizzy, która nie działa, i pobiłem moje stare 10-letnie rekordy biegowe, a to wszystko dzięki mnie. Nie, ale zegarek pomógł. I jak wy teraz napiszecie, ja tego nie potrzebuję, bo ja to się potrafię sam zmotywować, spoko, gratulacje, ale ja nie. To z zegarkiem zacząłem się martwić o wyrabianie odpowiedniej liczby kroków dziennie, o zaliczanie treningów, a nawet zapisywać sobie, ile wody piję. I to dzięki niemu nieraz wychodziłem o 22 na bezcelowy spacer i robiłem sobie po drodze przenośną pijalnię wód mineralnych, żeby zegarkowi nie było smutno. Ja tam lubię mieć kontrolę nad aktywnością. I kocham dostawać odznaki za aktywność, bo na mnie to działa bardzo pozytywnie. Ja jestem ogólnie łasy na komplementy, a jedyna odznaka, którą dostałem w realnym życiu, to jest srebrny przycisk YouTube'a, to wstyd nawet komukolwiek pokazać. Ale to też nie jest tak, że zegarek tylko mi się każe ruszać i nic nie daje w zamian, bo to często działa też w drugą stronę. Na przykład nażarłem się ciastek i myślę, że już zaraz przytyję 15 kilo i ogólnie jestem obrzydliwy, ale otwieram aplikację i okazuje się, że w moim przydziale kaloryczności zostało mi jeszcze miejsce na 3 kolejne ciastka, a poza tym zrobiłem dzisiaj 10 tysięcy kroków i biegałem, więc nie ma tragedii. Powiecie, Michał, ale ty w Apple Watchu popylasz, a to jest film o Huawei'u. Racja, tego Apple Watcha dostałem na testy na kilka miesięcy i tak mi się jakoś przykleił do łapy, zwłaszcza, że zawsze oprócz smartfona testowego mam jeszcze iPhone'a, ale w sumie to jednak nie jestem pewien, czy Apple Watch to jest idealny zegarek dla mnie. Naszły mnie wątpliwości, kiedy rozwiązałem w internecie taki specjalny test na iloraz inteligencji. Nie, poważnie, czaję, wiem, widzę, że Apple Watch ma pewne funkcje, których Huawei'owi brakuje i nie dziwię się, że Apple Watch jest tak popularny, ale to akurat chyba nie są funkcje, których mnie by brakowało jakoś mocno. I mogę je wymienić na 1,5-2 tygodnie działania zegarka na jednym ładowaniu, zwłaszcza, że Huawei to akurat się normalnie synchronizują z tymi zdrowotnymi funkcjami iPhone'a. 2 tygodnie pochodziłem sobie w Huawei Watchu GT4 i jest zajebisty. I jako taki motywator, i jako zdalny pilot do człowieka, i ogólnie jako taki ładny, uniwersalny zegarek. Smartwatche generalnie dzielą się na kilka podgrup i te skrajne to są pierwsze, takie dla osób, które chcą w nich zdobywać K2 w sezonie zimowym, i drugie dla osób, które chcą w smartwatchach zdobywać HM w sezonach wyprzedażowych. Niektóre bardziej sportowo-wyczynowe, a
inne takie, żeby wyglądały modnie i żeby dało się na nich odbierać powiadomienia o kolejnych lajkach na Insta. Watch GT4 stoi po środku, to znaczy wygląda całkiem stylowo i z daleka można go pomylić z tradycyjnym zegarkiem, zwłaszcza, że ma Always On Display i ogólnie też ekran o najwyższej rozdzielczości ze wszystkich zegarków, jakie testowałem. Bardzo ładny. Wygląda ok, pasuje właściwie do każdego ciucha, ale jak chcecie sobie zadbać o zdrowie i też pobiegać raz na jakiś czas, to pod tymi względami też spisze się nie gorzej niż Apple Watch, a czasami nawet lepiej. Ale jeszcze wracając do wyglądu, to poprosiłem o opinię trzy najważniejsze osoby w moim życiu, czyli żonę, trenera z siłowni i szwagra. I żona i trener twierdzą, że super, żona to w ogóle sama się zapytała, co to za ładny zegarek, a szwagier powiedział, że sikor jak sikor. Od niego to komplement. I wszyscy byli zdziwieni, że kosztuje od 1100 zł. Ta akurat wersja, 46 mm zielona, brzmi jak stare dobre czasy, jak opisywałem pleśń na kanapkach, które zostały u mnie w plecaku na wakacje. 46 mm zielona kosztuje 1200. Co potrafi ten zegarek? Sporo. Da się na niego wgrać muzykę i słuchać jej na słuchawkach. Da się śledzić trasę treningu z GPS-em, więc ogólnie można telefon zostawić w domu. Są wbudowane inteligentne programy przygotowujące do biegów na różne dystanse, a w Apple Watchu się za to płaci łoby dodatkowo, bo ta funkcja i tak nie jest dostępna w Polsce, to się u nich nazywa Fitness Plus bodaj. Śledzenie biegania jest super, bo wszystko widać na jednym ekranie. Tempo, czas to wiadomo, ale też na przykład to, w jakiej jesteście strefie tętna i czy nie warto może zwolnić. Ja się dowiedziałem, że trochę źle biegam i że powinienem inaczej. O, to tego się nie robi tyłem? Nie, zrobiłem z nim 4 treningi biegowe, w ostatnim już bardzo pilnowałem tętna i serio był lepszy. Podsumowania też mają wszystkie niezbędne i zbędne informacje, a dokładność pomiarów jest taka jak na Apple Watchu, przynajmniej w tym bieganiu, więc chyba dobra. Tylko szkoda, że nie ma dowalania na siłce wśród listy obsługiwanych sportów, ale wtedy zaznaczam inne i jeśli chodzi o spalone kalorie i tak dalej, to nadal dość sprawnie to oblicza. Monitorowanie snu też ok, jak śpię, to on o tym wie. No. Ale jest nowa opcja wykrywania przerw w oddechu podczas snu, jak coś takiego się przytrafi. To znaczy, że nie żyjecie. Nie no, to szkodliwe jest, a często sami z siebie o tym nie wiemy, no bo skąd? Ale ja ogólnie, szczerze, rzadko śpię w zegarku, bo jakoś nie lubię. Tutaj też w ogóle odhaczacie sobie takie kończynki aktywności. Sami sobie dobieracie cele, a później staracie się je spełnić. Ja oprócz 8 godzin snu ustawiłem na przykład 3 uśmiechy dziennie. Jest piątek i póki co w tym tygodniu naliczyłem 2. Kiedy opcja Smiles in Polish? Jest nowa aplikacja w formie do monitorowania deficytu kalorycznego i ilości przyjętych płynów i to jest wbudowane, a do tej pory używałem 2 osobnych aplikacji, czyli Fitatu i Waterminder'a. Szkoda tylko, że nie ma tam jakiejś bazy potraw i ich kaloryczności, ale ma się pojawić, więc jakby tego nie oceniam, bo oceniam to co mam, ale no jakby coś to mówię, że ma być. Poza tym mierzy jeszcze natlenienie krwi, temperaturę skóry i oczywiście puls, a puls to potrafi nawet bez przerwy. W całej tej grupie funkcji zdrowotnych mój jedyny zawód jest taki, że Huawei nie naliczał mi kroków, które robiłem jadąc z kosiarką. W sumie trudno się dziwić, bo nie ruszałem nadgarstkiem, ale niektóre zegarki to ogarniają, więc pamiętajcie, przy koszeniu, żeby, no bo aktywność, która nie jest zaliczona na zegarku, to się nie liczy, jakbyście tego w ogóle nie robili, to przy koszeniu zakładajcie sobie go na kostkę czy coś. Takie funkcje bardziej smart są ok. Działa sterowanie muzyką z telefonu, odpisywanie na wiadomości szablonami, rozmawiać się da przez głośnik w zegarku. Większość notyfikacji jest pasywna, czyli można przeczytać, ale zareagować już nie. Mnie to aż tak nie wadzi, bo ja to i tak te zegarki to raczej tak dla zdrowotności noszę i odpisywać wolę z telefonu. Znaczy inaczej, chciałbym mieć możliwość, ale po noszeniu innych zegarków wiem, że i tak bym z niej nie korzystał. Po prostu chciałbym, żeby było. Sympatycznie, że da się instalować nowe tarcze ze sklepu. Mnie się na przykład podobają takie kosmiczne i trochę zewnętrznych aplikacji. Zainstalowałem kalkulator i jakieś radio internetowe, żeby sprawdzić, czy działa. I działa, ale ja tego nie potrzebuję. Chyba że, aby dokonać zaawansowanych obliczeń, ile ten zegarek wytrzyma na jednym ładowaniu. Otóż są 2 wersje identyczne funkcjami, ale rozmiarem już nie, 41 i 46 mm. I producent obiecuje, że ten mniejszy to powinno być tak do 7 dni, a większy do 14. Więc co, niby większa lepsza, tym bardziej, że ceny podobne, ale gdyby tę większą założyła jakaś drobna kobieta, to równie dobrze mogłaby chodzić z zegarem ściennym na plecach i wyglądałoby to tak samo absurdalnie. Jak nosiłem zegarek przez całą dobę i bez Always On Display, to ubywało mi średnio po
8-10% dziennie, a z włączonym Always On Display i treningami od 15-18%, czyli taki tydzień to jest minimum. Podoba mi się też, że jak go zostawię na półce na noc, no bo właśnie nie lubię spać z zegarkiem, to przez noc ubywa mu ze 2%, a wielu innym zegarkom bardziej tak pod 20%. I że da się go ładować na różnych ładowarkach indukcyjnych, a nie tylko na tej, która jest w zestawie, bo ostatnio z kolegą miałem taką rozmowę, że wadą tego typu zegarków, które działają długo, jest to, że łatwo zgubić ładowarkę. I nawet chciałem wam pokazać screenshot, ale się okazało, że używaliśmy tam bardzo niecenzuralnych określeń na takie nieindukcyjne ładowarki z pinami starego typu. Jedna rzecz mi się tak naprawdę tutaj nie podoba, a jest nią brak obsługi płatności zbliżeniowych w Polsce, a to dlatego, że przywykłem, przez parę lat płaciłem zwykłą kartą, nawet częściej niż telefonem, ale potem zacząłem zegarkiem, no ale jak nigdy tego nie robiliście, to chyba obojętnie. A poza tym to jest najtańsza, sensowna alternatywa dla Apple Watcha na iPhone'ie, bo ten zegarek normalnie działa z iOS i fajny, uniwersalny zegarek do Androida. Ja jeszcze nie wiem, jaka będzie moja smartwatchowa przyszłość, ale wiem, że jak to będzie wasza, to będzie dobra przyszłość. Podsumowując, w końcu polubiłem smartwatche. Nie dlatego, że jestem zbyt leniwy, żeby sobie wyciągnąć z kieszeni telefon i zobaczyć notyfikacje, tylko dlatego, że jestem zbyt leniwy na to, żeby się sam z siebie ruszać i zdrowo żyć bez żadnej motywacji. Watch GT 4 jest oczywiście w Komputroniku do połowy października w ofercie premierowej ze słuchawkami Huawei FreeBuds SE 2 w prezencie, więc zachęcam do sprawdzania. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.